W domowym starciu ze Stelmetem Radomianie nie byli faworytem. Grali bowiem z aktualnym liderem Energa Basket Ligi. Bardzo wyrównany przebieg miała zwłaszcza pierwsza połowa. W niej Radomianie walczyli o każdy centymetr parkietu i utrzymywali korzystny rezultat. Pierwszą kwartę wygrali liderzy rozgrywek 22-17. Kolejne 10 minut zakończyło się remisem, co oznaczało, że na kibiców czekają niemałe emocje po zmianie stron. Tak się jednak nie stało, bo choć miejscowi starali się dotrzymać kroku rywalom, to ci dojrzałością i doświadczeniem kontrolowali dwucyfrową przewagę i zasłużenie wygrali 86-74. Oczywiście nie jestem zadowolony z wyniku, ale jestem zadowolony z tego, jak drużyna była skupiona i zaangażowana w dzisiejszy mecz. Strefa okazała się nawet pozytywnym pomysłem, bo drużyna Zielonej Góry nie mogła zapaść swojego rytmu i też zatrzymanie ich na 86 punktach, myślę, że jest to dobry wynik. Hydrotrak po 22 meczach jest na 11. miejscu w tabeli Energa Basket Ligi.